Witam Państwa ludzkim głosem. Ja sobie może stanę jednak, jakoś tak łatwiej mi się chyba będzie mówiło na stojąco. Zostałem poproszony o podzielenie się takim tematem właśnie na temat bezpieczeństwo i troska w rodzinie i kilka takich myśli z tym związanych. Po pierwsze, myślę, że się Państwo ze mną zgodzą, że nie można dać czegoś, czego się nie ma, prawda? Myślę, że stwierdzenie dość ogólne, ale myślę, że wyjściowo bardzo ważne. Jeżeli nasze dzieci mają mieć poczucie bezpieczeństwa, mają się czuć dobrze, mają mieć później dobre małżeństwa i tak dalej, no to wszystko to możemy im dać pod warunkiem, że sami to posiadamy. Wtedy możemy im to przekazać za pomocą doświadczenia życia w takiej rodzinie, za pomocą tworzenia dobrej rodziny, za pomocą własnego poczucia bezpieczeństwa. To jest coś, co możemy przekazać potem naszym dzieciom. Więc tak jak tutaj mówił już wcześniej Friedrich Nietzsche, że rzeczywiście dla mnie w życiu też takim fundamentem stało się przede wszystkim chrześcijaństwo. To znaczy najgłębsze pytania dotyczące lęku człowieka przed śmiercią, lęku człowieka przed tym, co będzie w przyszłości, w moim osobistym życiu rozwiązuje wiara w Chrystusa, dlatego że wiara w to, że jednak po tym życiu nie nastąpi jakiś czarny koniec, jakaś dziura czy koniec wszystkiego, w moim poczuciu odbierałoby to mnie osobiście poczucie jakiegoś sensu mojego wysiłku i działania. Po co się starać, po co budować dom, po co tworzyć rodzinę, po co się użerać z tym światem, skoro wszystko to skończy się w jednym momencie, w momencie śmierci. Nawet budowanie relacji, które i tak wiadomo, że umrą, prawda? Wszystko gdzieś tam dla mnie, w moim odczuciu takie miałem poczucie, że potrzebowałem jakiejś odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytania. I dla mnie osobiście wiara w Chrystusa stała się odpowiedzią po pierwsze na to, że nigdy nie umrzemy, czyli że zawsze będzie kontynuacja życia, kontynuacja relacji. Po drugie, świadomość tego, że Bóg jako Alfa i Omega jest tym, który zna przyszłość i wie, co się wydarzy później. W związku z czym lęk o to, co przyniesie przyszłość, też w dużej mierze został przez to rozwiązany. Bo oczywiście my się obawiamy różnych rzeczy, które mogą nadejść, bo jak wiemy, chrześcijanie również spotykają się z wojną, ze śmiercią, z cierpieniem i tego jakby nikt z nas nie uniknie. Jednak jest świadomość tego, że nad tym wszystkim jest jakiś Bóg, który czuwa nad całością, który widzi sens każdego zdarzenia, każdej choroby, każdego nieszczęścia, które gdzieś tam się dzieje. Więc to jest pierwsza taka moja myśl, że tak jak Friedrich tutaj też powiedział, ja się z tym całkowicie pod tym podpisuję, że pierwsza, najważniejsze poczucie bezpieczeństwa to jest to poczucie, że jestem zabezpieczony niezależnie od tego wszystkiego, co mnie spotka. Niezależnie od tego, niezależnie czy będę chory, czy bogaty, biedny, czy stracę nogi, czy nie stracę, czy co będzie w moim życiu, tak? Mogę zawsze mieć poczucie, że jest Bóg, który nad tym wszystkim czuwa. Więc u nas w rodzinie jest takie powiedzenie, że jak się dzieje coś dziwnego, niebezpiecznego, niepewnego, to ja zawsze zadaję pytanie mojej rodzinie, a czy Pan Bóg o tym wie? Wie. No to spokojnie, tak? To podejdźmy do tematu powoli i spokojnie, bo Pan Bóg o tym wie. I to jest pierwsze takie poczucie bezpieczeństwa, które przede wszystkim ma ojciec, a przez to, że ma ojciec, może dać dzieciom, może dać żonie, może dać rodzinie, przez to, że sam to posiada. Druga sprawa, to jest jakby aspekt dla mnie osobiście podstawowy, najważniejszy, który załatwia te wszystkie lęki egzystencjalne największe. Natomiast poza tymi są jeszcze różne inne jakby sfery, w którym dbamy o nasze bezpieczeństwo. I teraz znowu, myśląc o tym, że nie możemy dać czegoś, czego nie posiadamy, jeżeli oczekujemy, żeby nasze dzieci były wykształcone, dobrze się uczyły i tak dalej, no musimy gdzieś im dać ten przykład, tak? Musimy się, oczywiście nie mówię tu o tym, że każdy ma obowiązek kończyć studia czy tam, ale każdy ma obowiązek czytać książki, każdy ma obowiązek pokazywać dzieciom, że jest przygotowany i wykształcony ze swojego zawodu, że jest fachowcem w dziedzinie, którą się zajmuje, że jest dobry w tym, co robi. To są elementy, gdzie dziecko patrzy, ono może się zajmie czym innym, ono może będzie się studiować jakieś inne kierunki, może będzie jakieś miał inną pracę czy inny biznes, ale ono będzie patrzyło na wzór ojca, jak on traktował swoją pracę, jak do niej się przygotowywał, czy rzeczywiście był pracowity, czy nie,
To są następne elementy dbania o nasze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych dzieci, naszej rodziny. Ja też w tej chwili mam na głowie przygotowanie premiery na przykład, co w moim życiu jest najgorszym okresem, jaki się może zdarzyć, prawda? I też dzieci widzą, że tata bardzo intensywnie pracuje, po ileś godzin dziennie ćwiczy, prawda, wymyśla, nagrywa, ćwiczy i tak dalej. I to wszystko sprawia, że dzieci widzą, że trzeba się do pracy przyłożyć, że trzeba ją potraktować porządnie, prawda, że to wymaga wysiłku, starań. I tym samym zabezpieczamy nasze dzieci przed lenistwem, przed traktowaniem pracy lekceważąco, prawda, czy jako smutnego obowiązku i tak dalej. Więc to są takie elementy, że znowu to, co my sami gdzieś sobie wypracowujemy, to dajemy naszym dzieciom. I trzecia sprawa, to samo się dzieje na płaszczyźnie relacji z żoną, czyli również jeżeli nasze małżeństwo jest stabilne, jeżeli wszystkie sprawy udaje nam się rozwiązywać bez tak zwanych cichych dni i tak dalej, to wszystko sprawia, że podobnymi wzorcami nasiąkają nasze dzieci. Czyli ja chciałbym jakby bardzo mocno podkreślić tę jedną myśl, że to dajemy, co sami posiadamy. Czyli nie jest to tak, że tata może powiedzieć dziecku, słuchaj, nie bądź jak ja, wiesz, bądź inny, wiesz, mi nie wyszło w życiu, ale żeby tobie wyszło, ja się nie uczyłem, ale ty się ucz, ja tam piłem, ale ty nie pij, prawda, i tak dalej, prawda? To jest bardzo trudne. Oczywiście może się zdarzyć, że komuś w życiu to się skompensuje, czyli ktoś znajdzie jakiś inny autorytet, znajdzie jakiegoś innego człowieka, który go naprowadzi na ścieżki, on znajdzie jakieś rozwiązania, ale jeśli to my chcemy dać naszym dzieciom tą dobrą przyszłość, to my ją musimy budować przede wszystkim przez budowanie tego, co jest w nas samych. To nie znaczy, że jesteśmy idealni, bo ja tak samo zmagam się z własnymi słabościami, z własnymi niepowodzeniami, z postanowieniami, które mi nie wyszły, tak? Ale ciągle staram się prowadzić takie życie, jakie chciałbym, żeby prowadziły moje dzieci. Staram się w ten sposób żyć. Myślę, że to jest podstawa naprawdę jakiegoś tego, co my możemy dać dzieciom. Podstawa bycia rodzicem. To jest właśnie dać mu to, czym ja sam rzeczywiście żyję. I teraz już tak troszkę podprowadzając, ponieważ dzisiaj będzie też spotkanie w grupie. Jak Państwo wiedzą, zajmuję się mową ciała, tak? Zajmuję się nią 22 lata zawodowo, niezawodowo to już w sumie 32 lata. I w grupie, w której będę uczestniczył, będę chciał właśnie podzielić się wiedzą z tego zakresu, czyli z zakresu tego, co mówi nasze ciało, nasz język. Ciała jest bardzo często niedoceniany, tymczasem według psychologów zgodnie, oczywiście procentowy udział w ogólnym przekazie słownym i werbalnym i wizualnym, przekaz ciała jest zgodnie przez wszystkich psychologów oznaczany jako przekaz najważniejszy. To, co widzimy, jest ważniejsze. Oczywiście rozrzut tu jest, niektórzy psychologowie mówią, że to jest 55% przekazu, to jest przekaz naszego ciała. Niektórzy mówią, że 90% przekazu to jest przekaz ciała. Ale wszyscy są zgodni, że przekaz ciała, naszej mowy ciała jest ważniejszy w kontakcie z drugim człowiekiem niż to, co mówimy. Także o tym będę chciał mówić. Tam będzie jakby o mowie ciała, no i też o dbaniu o własną formę. Dlatego, że tak jak ojciec powinien być gwarantem, tak też powinien być jednak obrazem jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, czyli jakiejś tam siły, sprawności fizycznej i tak dalej. Także te tematy też się potem pojawią na grupie. I to właściwie tyle, ile chciałbym powiedzieć od siebie. Oddaję głos fachowcom.